Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No wpuścić komunistę na Saharę, to piasku zabraknie. Wpuścić komunistę do kapitalizmu, to kapitału zabraknie. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest szereczka do subskrypcji, dzwoneczek dzwonienia o codziennych powiadomieniach o filmikach, które bardzo często są demonetyzowane. No, jest teraz ustawa kongresu, Biden podpisuje, kilkaset miliardów dolarów jest wydane. No, jak się ustawa nazywa? No, ustawa się nazywa ustawa redukcji inflacji, czyli wpadli komuniści, wybrali Bidena, Biden doprowadził do galopującej inflacji. No i teraz jakie jest rozwiązanie? No, komuniści mają rozwiązanie, oni zawsze mają rozwiązanie na problem, który sami stworzyli, wydawanie pieniędzy. No jeszcze wydawanie pieniędzy to by było dobre, jeżeli pieniądze by poszły dla Amerykanów, no ale niestety pieniądze będą szły do Chin. Chiny wytwarzają najwięcej zanieczyszczeń. Chiny powiedziały, że Ameryka może pocałować misia pod ogon, że nie będzie czyściła powietrza, nie będzie dbała o środowisko naturalne. W Ameryce walczą komuniści, wszyscy ci lewacy, wszyscy zieloni, czerwoni różowi. Walczą o tą czystość powietrza, no ale jak ta czystość powietrza ma być zrobiona? No urządzeniami wyprodukowanymi w Chinach. Chińska ekonomia no na razie kuleje. Kuleje dlatego, że no rząd, tam wszystko rząd prowadzi, stworzył ten rynkową niewydajność. Do tego dochodzą jeszcze drakońskie restrykcje i ograniczenia te covidowe. Nieruchomości się rozpadają, no bo tam w zasadzie no to giełdy takiej Wall Street nie ma, złotem nie handlują, pieniędzmi, tam walutami też nie za bardzo mogą operować, no to jedyne co ujście gdzie było, no to jest w nieruchomościach. W nieruchomościach tam budują na potęgę, te państwowe przedsiębiorstwa budują, no to jest takie samograj, to się wszystko napędza, to jest, mieszkania są od cholery drogie, mieszkań jest od cholery, no ale to jest wszystko spekulacja, tam wszyscy tylko to tworzą, żeby zarobić za tydzień, za dwa. To jest jeden wielki balon, który w zasadzie może się zassać bardzo szybko. Do tego starzejące się społeczeństwo no dosyć szybko się starzeje, no bo te wszystkie powojenne pokolenie, no to powoli już umiera, te następne pokolenie, no to nie miało więcej niż jednego dziecka, także to wszystko przychodzi teraz właśnie, straszna zemsta dla Chińczyków, no i kongres zdecydował, że zrobi tą ustawę redukcji inflacji. Także Xi Jinping klaszcze na pewno, zadowolony jest z tej decyzji amerykańskich komunistów, no bo teraz w listopadzie, kiedy w Ameryce będą wybory międzyprezydenckie, no to tam będzie zjazd komunistycznej partii Chin. 20. zjazd komunistycznej partii Chin, gdzie oni będą mieli tam te swoje plany pięcioletnie i będą patrzeć się, jak będzie ta produkcja paneli słonecznych, wiatraków, samochodów elektrycznych, wszystkich tych rzeczy, które będą sprzedawane do Ameryki. No, jeden ten, ta ustawa legislacyjna doprowadza do tego, że Chińczycy no mają haka, tak? Mają haka, mają pieniądze, mają kontrolę. Będzie to wszystko redukowało standard życia Amerykanów. Ograniczy te globalną konkurencję Amerykanów. No i doprowadzi do tego, że Xi Jinping
Starlink, cała ta biotechnologia, czyli biologiczna technologia, no oni zdominują elektronikę, zdominowali już dawno inżynierię i produkcję. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że amerykańscy komuniści obiecują Amerykanom, że będzie to w zasadzie przeciwwaga dla Chińczyków. To nie jest przeciwwaga dla Chińczyków, tylko pomaga Chińczykom. Amerykanie, no szczególnie ci nienormalni, wszyscy ci lewacy, wszyscy ci demokraci, którzy wierzą w to wszystko, co komuniści im tłumaczą, no to obudzą się z ręką w nocniku. I tak jak się popatrzy, co ta ustawa zrobiła. No, Biden pierwszego dnia, kiedy przyszedł jako prezydent, to pierwsze, co zrobił, to jego pierwszy rozkaz prezydencki, to był zamknąć rurociąg, który łączył północ Ameryki i Kanadę tam z południem. No, ta ropa musi jakoś przechodzić, no i zablokował. Dziesiątki, setki tysięcy bezpośrednich pracowników straciło swoje miejsca pracy. Dziesiątki, setki tysięcy pośrednich ludzi, którzy pracowali naokoło tego, straciło pracę. Ropa, jak była przewożona, to jest przewożona. Tyle tylko, że jest przewożona pociągami, cysternami i tak dalej. No ale to doprowadziło między innymi do kryzysu opałowego. Za Trumpa Ameryka produkowała najwięcej oleju i gazu, była samowystarczalna, wysyłała na cały świat te wszystkie płynny gaz, ten naturalny był eksportowany na wszystkie strony świata. Przyszli komuniści, przyszli lewacy, to wszystko zamknęli. No i co ta ustawa robi? No ta ustawa robi to, że patrzy się na matkę Ziemię. No to jest religia Pelosi, no to ona zaczęła mówić, że trzeba chronić matkę Ziemię. No, czyli to już jakiś kult religijny jest. Oni mają swoich świętych, mają swoje jakieś modlą się do jakichś bożków. No ale co teraz w ramach tej ochrony środowiska, w ramach ochrony Matki Ziemi, no to oni dali na turbo doładowanie Chińczykom, żeby produkowali, żeby rząd komunistyczny produkował całą tą zieloną energię. I Ameryka wyda $400 miliardów właśnie na to, żeby popełnić przemysłowe samobójstwo i oddać wszystko Chińczykom. Dlaczego? No dlatego, że ta energia odnawialna, no to wymaga nieprawdopodobnej ilości takich krytycznych materiałów, jak kobalt, nikiel, mangan, lit czy grafajt. To są nieprawdopodobne ilości. No i niestety Chiny kontrolują nie tylko u siebie to wydobycie, no ale w zasadzie kontrolują to na całym świecie, w Afryce, weszli głęboko do Afryki, głęboko do Afganistanu, no i rafinacja, oczyszczanie, doprowadzanie do tego, że ta ruda jest przerobiona na ten końcowy materiał, no to Chińczycy to opanowali. Mają praktycznie rzecz biorąc monopol na te baterie litiowe, nikt inny w zasadzie tego nie produkuje. No produkują, ale to są takie minimalne rzeczy, że to są jakieś symboliczne. Opanowali te cele, panele słoneczne. Wszystko jest w ich rękach. Jak się popatrzy na ruskich, tak? Popatrzy się na ruskich, no to oni tylko produkują 10% oleju światowego, a Europa bierze 40% gazu od ruskich. No to jest mało, tak? 10% i Europa bierze 40%. Tak, że to było przed tym, jak Putin najechał na
Ukrainę, a Chińczycy po prostu mają wszystko, wszystko mają w garści. 70% produkcji niklu Chiny, 75% kobaltu Chiny, 93% manganu Chiny, 73% kobaltu Chiny i 100% grafitu. 100% grafitu, który idzie do tych baterii litiowych, no to idzie właśnie produkuje Chiny. No, co by się stało, jakby Chińczycy coś zrobili, przykręcili kurek? No to może być nieprawdopodobna sprawa, jeżeli napadną na Tajwan i przykręcą ten kurek, no to wszyscy się na wszystko zgodzą, tak? To będzie po prostu szantaż, jeżeli Chińczycy nie będą dostarczali, produkowali, no to Tajwan będzie poświęcony, bardzo, bardzo prosto. Terror i szantaż zadziała bardzo szybko. I oni mogą to użyć. Oni to mogą użyć, jak Europa cała się trzęsła o tą ropę i o ten gaz z Rosji. Cała ta produkcja, jakakolwiek by tam przewidywana była, tych samochodów elektrycznych i różnych innych rzeczy, wszystko by się zatrzymało. No, Ameryka raczej nie zamarznie zimą, no, szczególnie te północne tereny, no bo jednak ten Ameryka sobie poradzi z tym. No, ale Beijing może zamrozić ekonomię i może zamrozić dużą część tej amerykańskiej ekonomii. No, jak to może się odbyć? No, teraz czarownica Pelosi pojechała na Tajwan, no i teraz, dlatego że pojechała na Tajwan, to Chińczycy powstrzymali się. Chińczycy, paranoja jest taka, ironia losu jest taka, że Chińczycy planowali zbudowanie w północnej Ameryce wielomiliardowych fabryki akumulatorów dla Forda i dla Tesli, no i teraz się powstrzymują. Chińczycy otwierają chińskie fabryki. No, dlaczego otwierają? No, dlatego otwierają, że nie będą potrzebowali transportować tego wszystkiego przez morza, oceany, że cła będą jakieś inne, że koszty będą inne, no ale to będą chińskie fabryki. No, coś takiego Japończycy zrobili. Fabryki Toyoty zostały otwierane, no szczególnie na południu Ameryki, bo Toyota nie chciała otwierać w Detroit, no bo w Detroit, no to tam były związki zawodowe, które wyśrubowały tak ceny robotników i produkcji, że po prostu dlatego przez długi okres Ameryka nie była konkurencyjna, bo była za droga. No to zaczęło się importowanie samochodów. Jak się zaczęło importowanie samochodów, no to tam były najróżniejsze cła, szczególnie na te półciężarówki, no to później Japończycy doszli do wniosku, zaczniemy produkować w Ameryce. No i zaczęli produkować w Ameryce i teraz Chińczycy to robią to samo. Wszystkie te miliardy dolarów, które rząd komunistyczny dostał, to teraz inwestują w te fabryki, no bo mają kapitał nieprawdopodobny, no i zarabiają ciężko w środku Ameryki. Ale pomimo wszystko Pelosi pojechała na Tajwan, wkurzyła pandę, wkurzyła Xi Jinpinga, no i teraz oni zatrzymali te oświadczenie, zobaczymy, jak to będzie się robiło. No, demokraci to powiewają tym kredytami podatkowymi. Co to znaczy? No to znaczy, że jak jakaś firma powiedzmy ma miliard dolarów, ma zapłacić tam powiedzmy 100 milionów podatków, no to ten kredyt jest taki, że rząd mówi, okej, te 100 milionów, no to nie zabierzemy wam do Waszyngtonu, tylko zacznijcie inwestować w zieloną energię. Tak, także kredyt podatkowy to jest to, że rząd mógłby zabrać więcej, a zabierze mniej. No ale to te kompanie idą na coś takiego. No i to
to niby miałoby zachęcać produkcję w Ameryce, ale, ale jednak raczej nie zrobi tego, no bo jeżeli jest to wszystko subsydiowane, no to to będzie wszystko poza Ameryką. No, co mogliby Amerykanie zrobić? Co Biden mógłby zrobić, jego administracja? No, jest bardzo proste. W Ameryce, w Nevadzie są potężne złoża litium, także można by było tam wybierać. W Minnesocie są potężne złoża niklu, potężne złoża kobaltu, potężne złoża miedzi. To wszystko można by było otwierać, ale nie pootwierają. Biden pozamykał te wszystkie kopalnie, Biden pozamykał wszystkie kopalnie węgla kamiennego, wszystkie te studnie olejowe, rurociągi i tak dalej, i tak dalej. Komuniści po prostu zabijają amerykański przemysł, no i popierają Chińczyków. No te nawet te kredyty podatkowe, czyli zabieranie mniej podatków niż mogłoby być, no to też nie za bardzo zachęci, dlatego że Chińczycy no to mają to do siebie, że tam jest po prostu ta produkcja skali, to te pieniądze, które tam rząd komunistyczny przesuwa w pewne miejsca, także te ceny są dumpingowe, czyli bardzo często poniżej kosztów produkcji, tylko dlatego, żeby uzyskać rynek. No, to się tak właśnie stało z tymi panelami słonecznymi. Ameryka starała się robić te wszystkie subsydiowanie. To nie tylko były podatki, kredyty podatkowe, ale bezpośrednie subsydiowanie. Za Obamy w 2009 roku zrobił stymulus i dawał potężne pożyczki, no i w zasadzie rozdawał pieniądze na to, żeby produkować się panele słoneczne czy baterie litium. No jak to się skończyło, czy jakieś inne zielone technologie? Solyndra, wielomiliardowa kompania, po prostu splajtowała, przeszła w końcu w ręce Chińczyków. A123 Systems, czyli też kompania, która produkowała akumulatory, baterie do samochodów, też miliardy, tam setki milionów rząd dał i później Chińczycy kupili to za 1/4 ceny. I to jest właśnie ta paranoja, że ciężkie pieniądze w Solyndrę, czy A123 systemy, czy Ebound Solar, czy Beacon Power. Wszystkie te firmy dostawały ciężkie pieniądze, kupowali jakieś sprzęty, nie sprzęty, później to wszystko upadało, no i Chińczycy przychodzili, wykupywali to wszystko za ćwierć darmo. Później co robili? Zamykali bardzo często fabrykę, no tak jak w Polsce Francuzi robili, gdzieś pod Warszawą była fabryka kabli w Ożarowie, no to przyjechali, wykupili fabrykę, powiedzieli, że będą zatrudniali, później wywieźli te obrabiarki, te wszystkie maszyny do Francji, sprzedali to, co było w magazynie za 2 razy to, co zapłacili, później sprzedali ziemię, no i fabryka poszła się tak samo właśnie z tym subsydiowaniem Solyndry czy A123. No i to wszystko w ten sposób się odbywa. Jak się popatrzy na Niemcy, no to cena energii, oni wpompowali ciężkie pieniądze w tą zieloną energię, no i przestali być efektywni, przestali być produktywni. No i to nadchodzi do Ameryki. W Ameryce tak samo komuniści tą zieloną energią po prostu zatłuką Amerykę, zatłuką ekonomię, no i zatłuką gospodarkę. Kto na tym wygrywa? Chińczycy na tym wygrywają. No ale co trzeba robić? Głosować na normalnych. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? To jest szajeczka do subskrypcji, dzwoneczek zin o codziennych powiadomieniach. I do następnego, codziennego, bardzo często zdemonetyzowanego filmiku.
Zdrowia dla normalnych, przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Gdziekolwiek jesteście, głosujcie. Głosujcie na normalnych, głosujcie, nie głosujcie na komunistów. Każdy republikanin, każdy konserwatysta jest lepszy niż zielony oszołom. Przekaz dla socjalistów, co głosowali na Bidena. No widzicie, co się dzieje. Będziecie kupować chińskie samochody elektryczne. No tak wygląda. Płacicie dwa razy więcej za jedzenie, za benzynę i za wszystko. No tak to wygląda. Dzięki czemu? No dzięki systemowi komunistycznemu i Bidenowi. Ale dzięki wam również. To wy głosowaliście na nienormalnych. Zdrowia dla normalnych.